Panie marszałku, Wysoki Sejmie, pan minister, który prowadził rozmowy ze strajkującymi egzaminatorami, w odpowiedzi na jedną z interpelacji powiedział tak: właściwie klucz do rozwiązania sprawy leży u dyrektora WORD-u, bo on ma dodatek uznaniowy, dodatek specjalny, fundusz premiowy i tak dalej, ale nagle mówi, że nie tą drogą pójdziemy, tylko pójdziemy poprzez zwiększenie zadań samorządu i bez środków ze strony rządu na to zadanie. Może nie do końca jesteśmy poinformowani. Chciałbym prosić pana ministra, w jakiej części budżetowej są dodatkowe środki przewidziane dla samorządów wojewódzkich w związku z realizacją tego ustawowego obowiązku. Po drugie, chciałem zapytać, jak wygląda w tej chwili sytuacja, jeśli chodzi o egzaminy na prawo jazdy w Polsce. Czy w wyniku tych protestów odbywających się z różnym nasileniem w różnych województwach, jaki jest średni okres oczekiwania na możliwość zdania prawa jazdy? Dziękuję.